Cześć, witam was w kolejnym odcinku Grając w Planszy i dzisiaj... Dobrze, już wiem. Tak, dobrze, zostaw to, nie wyłączaj tego. Śmiejemy się, bo jakiś miły pan napisał, że lubi nas słuchać, dlatego że nigdy nie powiedziałem słowo gradania dobrze na początku. No i dobrze, dobrze się śmiejemy, bo będziemy dzisiaj mówić o grach imprezowych. O trzech grach imprezowych jest nas trzech, czyli Ciuniek, Ink i Windziarz. No i co, i zaczniemy od dwóch gier trefla, możemy tak zrobić, czy od Dworzyszcza, bo łatwo. Lećmy do Dworzyszcza, bo tak już miałem to ułożone u siebie w głowie. Dobra, to Ciuniek sobie ułożył Dworzyszcze na trzęsawisku. Mówiliśmy, ja o tej grze mówiłem jako jeden z lepszych tytułów. Ja też. Ty też o tym mówiłeś jako jeden z lepszych tytułów w topce na najlepsze tytuły gier planszowych. Gra Rebela, znaczy Black Blue Orange tak naprawdę gra. Ten? W oryginale tego słowa szukasz. W oryginale to jest Panic Mansion. Czyli słaby tytuł. No, Dworzyszcze na trzęsawisku zdecydowanie lepszy. Bardzo Panic Mansion to jednak jakby w ogóle o czym innym. W sensie, jakbym usłyszał samo Panic Mansion, to bym uznał, że to jest jakaś taka no, poważna... Panik, że coś tam, nie? No, nie ja bym uznał, że to jakaś poważna gra, tak. No dobra, Dworzyszcze na trzęsowisku, gra, w której klimatycznie mamy każdy ma dworzyszcze. I nim trzęsie. W którym nie są ma dworzyszcze, bo to jest ważne. Bo w tym i nie ma trzęsowiska. W tym dworzyszczu mamy Indiana Jonesa, dwie gałki oczne. Ja to taki klimat trochę jak ten, jakby Indiana Jones przyszedł do domu Adamsów. Coś w tym stylu. Jest, ale... nie? Znaczy bardziej nie, do Adamsów niż Indiana Jones, powiedzmy sobie. Nie, no klimatycznie chodzi o to, że poszukiwacz węże, skarbów... Te węże tam są. A węże, no przepraszam. Węże, poszukiwacz skarbów szuka skarbów w nawiedzonym domu. Tak, no, ale nie, chodzi mi o to, że tam gdzie wizualnie gdzieś tam sobie można to wyobrazić, bo to jest takie ciężkie kotary są w tym jakieś takie dziwne, te niczym z lśnienia, to takie dywany tam są takie brzydkie, nie? Wow, pojechałeś. No dobra. Dobra, każdy dostaje takie własne prostokątne dworzyszcze podzielone na pomieszczenia. I tym trzęsie. Ma tam wrzucone, jak już było wspomniane, Indiana Jonesa podobno, takiego brązowego ludka. Ma wrzucone... Dwa pająki, dwa oczy. Oczy, które się dobrze taczają, węże, które się bardzo słabo przemieszczają i... Duchy, które zachowują się prawie tak jak poszukiwacz przygód. I trzy kostki. Które są znaczy skrzynią skarg. Tak jest. Tak. I potem dostaje zadanie, żeby pewne z tych elementów umieścić w pewnej lokacji, a innych tam nie umieścić. Tak, a lokacji jest 8 i każda lokacja dotyka... nie, 4 z nich dotykają 3 innych, a 2 z nich dotykają 2. No dwa rzędy po 4 lokacje. No chodzi o to, że mamy takie drzwi, zresztą zobaczycie na filmiku, mamy drzwi pomiędzy nimi i tam te rzeczy trzeba po prostu przekładać, podrzucać, robić... To jest podobne do takich zabawek, które jako dzieci były, że się prze... Prowadź kulkę przez labirynt, tam po drodze może spaść. Tak. I to jest dokładnie to samo. Jak to się nazywa? Perpleks takie są? Te? Takie, że tam... Nie wiem, znaczy... Gwiazda śmierci taka jest, że tam... No jest, Perpleksji kojarzy mi się nazwa, ale... No ja nie kojarzę nazwy. Ale nie wiesz, czy ci się dobrze. Ale nie wiem, czy to... Nie wiem, pamiętam to słowo, nie wiem, czy je dobrze przypisuję. Tak. No, czyli tak jak mieliśmy takie łamigłówki jednoosobowe kiedyś z tym prowadzeniem kulki przez labirynt te zręcznościowo, tak żeby nam nigdzie nie spadła, to tutaj robimy to... Każdy z graczy ma taką własną tę łamigłówkę. To samo na 11 elementów. I mamy standardowy mechanizm z kieszonkowego bystrzaka, czyli talię kart, która po jednej stronie ma informację o to, jaki pokój, a po drugiej, jakie elementy. Odkrywamy kartę z talii, mamy... Wtedy parę. Te konkretne elementy mają znaleźć się w tym konkretnym pokoju i żadne inne elementy w tym pokoju być nie mogą. No i każdy zależnie od swojej zręczności trzęsie, przechyla, podrzuca, potrząsa tym swoim dworzyszczem, żeby umieścić i... Żeby być najszybszy. Niektóre rzeczy się łatwo przemieszcza, niektóre rzeczy utykają w przejściach i trzeba tam uderzyć, potrząsnąć. Mamy różne wielkości, różne kształty, różne ciężkości tych rzeczy też, ale mamy też różne materiały, z których one są zrobione. Tak. To nie wszystko jest drewniane. Tak, bo to i to jest najważniejsza rzecz tutaj, bo gdyby to wszystko były drewniane kostki i po prostu przerzucalibyśmy sobie drewniane kostki, to by było nudne. A tutaj mamy pająka, który jest tak gumowo-plastikowy i leciutki. Tak, jest lekki, a jednocześnie taki lepki. Także ma dwie rzeczy na L, które są nie ze sobą nijak się kombują. Mamy węża, którego można użyć strategicznie do zablokowania drzwi, jako blokera. Mamy gałkę oczną, która jest po prostu kulką i toczy się gdziekolwiek i wszędzie. I to jest ten element, który na końcu można sobie przerzucić do pokoju. A nie należy na początku. Tak, tak. I mi pająk raz wyskoczył na twarz. Jak za mocno potrząsłem. I w gruncie rzeczy to jest... Trywialna gra, ale przez to, że ktoś usiadł i pomyślał, jak sprawić, żeby te elementy były od siebie
zdecydowanie różne i różnie zachowywały się na tej planszetce, no to to jest po prostu fajne, jest pomysłowe i to jest coś, co mogę docenić. Zgadzam się, jest to zabawne, jest to fajne, mnie się to podoba. Ja próbowałem w to grać z Gabrysią i w ogóle jakby z taką myślą w ogóle prosiliśmy o Rebela o to, żeby Rebel nam to dał, natomiast moja 5-letnia córka nie jest w stanie tego ogarnąć, to dla niej jest za dużo tych elementów. Ona się bardzo tym frustrowała. Ona się po prostu tym frustrowała. Nie było to dla niej przyjemne, więc od razu mogę powiedzieć, że skreślam tutaj dzieci poniżej tam któregoś roku życia. Myślę, że taki 8-latek spoko, ale poniżej to naprawdę wasze dziecko musi mieć świetnie rozwiniętą manualność. Poza tym moja córka jest teraz w takiej fazie, wiecie, jak ci coś nie wychodzi, to już koniec, rzucam i tak dalej. Natomiast ja jako fan takich rzeczy, zresztą chłopaki mogą obaj możecie stwierdzić, że dobrze mi w tym idzie. Znaczy windziarz umie ruszać rękami, a my nie, my umiemy liczyć. Tak, no i ogólnie, a w tej grze nie trzeba liczyć. Ogólnie to bawi, ale grałem takie gry, że no grałem taką grę, w której nie miałem konkurencji, to mnie to nie bawiło w ogóle. Także dla mnie spoko, ale to jest taka raczej zabawka. To nie jest to gra. Jest zabawka, ale to jest zabawka, przy której przynajmniej przy ograniczonej liczbie partii, no bo to zdecydowanie nie jest gra, w którą będę grał i grał i grał. To nie jest tak, że będzie posiedzenie i takie, no bo są takie imprezówki. Zagrajmy 300 razy. Tak jest, są takie imprezówki, które się gra do oporu, aż ludzie padną. Tak, tak. A to raczej nie widzę takiego czegoś, natomiast... Jest to przyjemne. Partia w to zdecydowanie sprawia mi przyjemność. Tak, jest śmiech, jest fajnie, jest przyjemnie. Ja mówię, ja daję temu okejkę. Nie wiem, czy to jest zero-jedynkowo? Nie, no zero-jedynkowo polećmy. Polecimy. No dobra, ja dla mnie z gier takich to pewnie dałbym jedynkę, bo mało jest takich gier, w których na tyle jest pomysłowe robienie coś rękami, żeby mnie to bawiło. Także i wykonanie jest super, bardzo mi się podoba ten motyw, który tobie się zresztą Ciunku bardzo podobał. Czyli wykonanie pudełka. Dobrze, to jest gra, nie wiem, tak, co to jest warte wzmianki. Nie wiem, co my tu robimy, bo to jest ewidentnie gra, która nie potrzebuje recenzji, bo idzie się do Empiku albo do jakiegoś innego sklepu, bierze się to pudełko w ręce, odwraca i tam w tym pudełku jest wycięcie, przez które widać planszę dla jednego gracza i można sobie zagrać i wypróbować. To nie jestem w stanie wypróbuj zagrać, czyli tak. Jak we wszystkich tych, wiecie, przyciskach, to przyciśnij, zobaczysz, jak pierdzie zabawka, to tam przyciskasz, to dokładnie to samo. I to jest świetnie. Bardzo fajny pomysł. A jeśli o samą grę chodzi, ona może nie mieć dla mnie zbyt dużej żywotności, ale za same te pomysły, które są w niej, bardzo doceniam. Nie, no, to jest jeden. W swojej kategorii trudno jej odmówić tego, że jest. Bo to ważne, to jest zabawka. Cały czas. Ja to oceniam jako zabawkę. Gdybym ja to oceniam jako grę, no to ta gra jest po prostu, kto jest lepszy, manualnie wygrywa. To jakby mało jest w tym jakby gry. No, ale wiesz, to jest w pewnym sensie cecha gier zręcznościowych, że kto jest lepszy zręcznościowo, ten wygrywa. No, zgadza się. W sensie tak. To jest oznaka dobrej gry zręcznościowej, że jak ktoś jest zręczniejszy, to w nią wygrywa. Ale nie, chodzi mi o to, że wiesz, że mówię, jakby w takich grach zawsze mam, jakby gra u mnie stoi po drugiej stronie. Wiesz, bardziej widzę to jako zabawę, tak? Nie wiem, jak sport bardziej niż jako grę. O, jak sport, to bardziej, no, tak. No. No dobra, a to zero, no jeden, tak? Dobra, to 3 jedynki dla dworzyszcza. No to co, lecimy teraz z Chameleon. Chameleon od wydawnictwa Treff Joker Line. Gra, w której... To nie jest Joker Line. Nie, sorry, Treff, czerwony, przepraszam. Czerwony Treff, Jezu, ale ten. Jest to gra, którą zrobił ten gościu, który zrobił Kupa. Światowy konflikt. Tak. Jest to gra, którą graliśmy. I nie widać tego. Jest to gra, w ogóle na tym pudełku nic nie widać. Tutaj jest to Ricky. Tak, ale nie widać na tym pudełku, nie widać tytułu gry. No bo to jest złudzenie optyczne. Widać, nie widać, zależy jak na to patrzysz, nie? Ale słuchaj, bo to ma cię w sklepie zaintrygować. Co to jest za to pudełko? Kojarzysz te takie testy, jak kierowca jedzie? No to taki właśnie trochę z tej bajki, tak? Nie, bo to musisz spojrzeć na to. Ale ja wiem, tak jakby nie musisz mi tłumaczyć, bo ja widzę, że ale ja ale ja tłumaczę naszym słuchaczom. Ja to pokazywałem na filmiku. Ale pokazujesz. Problem złapać. Nie jestem pewien, czy się to jest metoda Stanisławskiego. Ja muszę wykonywać akcje, żeby być wiarygodnym. Dobra, Chameleon to jest gra w sporym, dużym pudełku, które ma no, nietypowe oznakowanie. Mnie się kręci w głowie, jak patrzę na nie. Czujnikowi się kręci w głowie. A ja patrzę na to jak pudełko od jakiegoś prototypu, no offense. A ja patrzę na to jako... Znaczy, na pewno przyciąga oko, bo i kolor, i ten design przyciąga oko. Pudełko oryginalne było dużo mniejsze. Ono było jakby, z tego co pamiętam, na BGG widziałem chyba takie podłużne. Na pudełku mamy stane 3 do 8 graczy, 15 minut i jest to gra, którą de facto w jakiś sposób już recenzowaliśmy. Właśnie, ja to już gdzieś widziałem. Tak, bo to właśnie, jak jest taki program na RMF, ja to gdzieś słyszałem, to można powiedzieć, że ja to już gdzieś grałem albo widziałem.
Bo jak recenzowaliśmy Mamy Szpiega, to wtedy można powiedzieć, że w jakiś sposób recenzowaliśmy Kameleona. Tylko, że to jest tak, że jak recenzowaliśmy Mamy Szpiega, ja podejrzewam, że go chwaliłem, nie pamiętam teraz, ale raczej go chwaliłem, bo to wtedy było dość takie innowacyjne. Po czym, po tym jak go pochwaliłem, to miałem takie wrażenie, że już nie bardzo chcę w niego grać więcej. Okej. Okay. Bo był stresujący dla mnie bardzo. Bo to jest stresująca gra, strasznie. Tak, Mamy Szpiega, pamiętacie, tam wszyscy widzą, w jakiej jesteśmy lokacji, oprócz jednej osoby. Zadajemy sobie pytania i ludzie odpowiadają na te pytania w jakiś tam sposób, w taki sposób, żeby ten szpieg nie kapnął się, gdzie jesteśmy, a my, żebyśmy się kapnęli, że ktoś jest z nami i potem ta osoba kolejna zadaje kolejne pytanie i tak po około 7 minutach albo do momentu, w momencie, kiedy stwierdzamy, o, ten gościu nie ma pojęcia, gdzie jesteśmy, przerywamy grę. A tutaj dla odmiany, wszystkie osoby poza jedną wiedzą, o czym mówimy i znaczy, to może być... Zacznijmy od tego, że tutaj odsłaniamy tabelkę, w której jest 20 haseł, 16 haseł. Każdy z graczy dostaje... I hasła są z jakiejś tam kategorii, tak? I tych różnych tabelek jest dużo. No. Każdy z graczy dostaje kartę z współrzędnymi. Rzucamy dwiema kostkami, porównujemy to, co wypadło na kostkach ze współrzędnymi na naszej karcie i widzimy, o którym haśle z tej tabelki na środku. Szybko ci przerwę. Byłem w jednej grupie, w której to grałem, to już była gra. Czyli dla części osób odczytanie tej tabelki... Odczytanie współrzędnych z tabeli bywa trudne. Dobra, czyli po zastosowaniu tego algorytmu jesteśmy w tym miejscu, gdzie byliśmy w Mamy Szpiega. Tak, czyli wszyscy na przykład wiedzą, że nie wiem, saksofon jest tym hasłem, które nas interesuje. Spośród innych instrumentów muzycznych, tak, które znajdują się w tabelce. Oprócz jednego ziomka lub ziomicy, która nie wie, bo ma napisane na kartce, jesteś kameleonem. Jeszcze ona musi, po tym rzucie musi jeszcze... Udawać, że sprawdza. Czyli dobrze, żeby sobie wyobrażała, że dobrze patrzy wzrokiem. No i Mamy Szpiega zadać sobie pytania. To jest to bardzo okrojone, to znaczy każda osoba mówi jakieś skojarzenie do tego słowa, czynności, czegokolwiek, co jest na karcie. I po takiej rundce zaczynamy dyskutować, kto naszym zdaniem najdalej był od... mijał się z prawdą, czyli nie wiedział, gdzie jesteś. No i tradycyjnie wybieramy sobie, kto jest kameleonem, sprawdzamy, czy rzeczywiście był. Jak był, to on sprawdza, czy dobrze przewidział. Tak, znaczy on, czy dobrze zgadł. Tak, on może sobie wtedy zgadnąć, o czym mówiliśmy, jeżeli zgadnie, to wygrał. Jeżeli nie zgadnie, to my wygraliśmy. No i druga opcja, walimy po tym głosowaniu w niewinnego Bogu ducha winnego, nie kameleona i wtedy wygrywa kameleon jakby z automatu. Winzarz wskazał mnie w tej chwili, bo tak to zazwyczaj wyglądało. Nie, no w pierwszym powiedziałem, że Ink, jak teraz, bo teraz wygraliśmy taką partię przymiotnikową i graliśmy w czwórkę i powiedziałem, że Ink, nikt mi nie wierzył. To było tak widać ładnie, bo rzuciłem Inka w internet, a miało być samolot. Dobrze, mniejsza, ogólnie. Najbardziej kluczowe tutaj jest to, że w grze mamy bardzo mało informacji, a rundy są bardzo krótkie i szybkie. Bo jeśli w grze bierze udział 4 osoby, to w trakcie rundy każda z tych osób powie dokładnie jedno słowo i na podstawie tego już mamy decydować, to kto by jest najdalej od prawdy. Zdaje się. I, no i co? I mnie się wydaje, że tu trochę mało było tego wszystkiego. Destylat, tak? Że taki destylat na maksa. Taki destylat tak bardzo, że nic już nie czuć, bo... dla mnie to było samo strzelanie, bo nie było... Nie miałem na podstawie czego wnioskować o tym, czy ta osoba strzelała i dobrze trafiła, czy naprawdę wie, o czym mówi. No nie zgrywało mi się to. A ja z drugiej strony, ja na początku, jak w ogóle była propozycja, żeby w to zagrać, to stwierdziłem, nie, sobie przypomniałem, że to jest stresująca gra, której ja nie lubię i że ja... Faktycznie, teraz to powiedziałeś. I że ja w to nie chcę grać i dla mnie to, że ona jest taka uproszczona i że jest taka... mniej, powiedzmy, zobowiązująca, było wbrew pozorom czymś, co podwyższyło moje zadowolenie z partii. Bo to jest trochę tak, że tutaj zostaje tylko to podanie tego słowa takiego czy siakiego. Kiedy w Mamy Szpiega, to jest też, nazwijmy to, elementy, nie wiem, kamiennej twarzy, jakiegoś takiego odgrywania postaci czy czegoś takiego. I tam się można zdradzić nie tym, że się nie wie gdzie, tylko tym, że się jest czerwony, na przykład, w dziwny sposób odpowiada albo nie potrafi zadać pytania. Albo zbyt długo się to robi, tak? Tak jest. Niewerbalne rzeczy, tak? Jest tu nadal ten problem, że może być kameleonem pierwszy mówiący i to nie jest... Znaczy tak, ja tutaj jakby to jest bardzo ważne. Na pudełku są dane 3 do 8 graczy. Na 3 graczy mamy ten wariant, że jak kameleon jest trafiony, to może dwa razy jakby strzelić, tak? Czyli
dwa razy może strzelić, dlatego że sam autor stwierdził, ok, na podstawie dwóch rzeczy ciężko będzie wytypować jedną z 16, gdzie jesteśmy. W przypadku 7-8 graczy jest ten wariant, w którym możemy zakrywamy kartę, czyli żeby Cameron nie miał zbyt dużo czasu, żeby coś zobaczyć. To trochę mówi o tym, że jednak autor borykał się tu z jakimiś problemami, jeżeli chodzi o to, co ty powiedziałeś, Cinku. Bo to przede wszystkim tego, nadmiaru lub niedoboru informacji, tak? Bo w przypadku, jeżeli gramy na 7 osób, moje wszystkie partie początkowe były na 7-8 osób, to trudność była taka, że trzeba było podać inne hasło, niż powiedział ten gościu przede mną, ale tak, żeby ten ktoś się nie kapnął. I tutaj zabawa w jakiś sposób jest. Pamiętam, że robiliśmy to jedna z lepszych, tam był jakiś artykuł higieniczny, nie pamiętam, to maseczka była, szampon, coś w tym stylu. I graliśmy wszyscy mężczyźni. I ewidentnie chłopaki nie mieli pojęcia, co to jest na tej karcie. I to było takie gładki, coś tam. I w ogóle jak była dyskusja później, to okazało się, że na 8, 7 z kameleonami, bo tylko jeden podał mniej więcej, czym był ten artykuł higieniczny, który... Ja byłem bardzo niedaleko, byłem kameleonem i wszyscy stwierdzili, że moja odpowiedź jest całkiem prawdopodobna, że dobrze określiłem, co to jest. Także te na 8 były nawet spoko, natomiast na przykład na 4 graczy, no już to jest takie, ta runda trwa, nie wiem, 2-3 minuty. No trwa chwilę. Dłużej trwa to odczytywanie, nie? Trwa chwilę i tak naprawdę tylko strzelamy i... Znaczy tak. No nie ma, brakuje mi jakiejkolwiek informacji tutaj. Tak, i to jest dla mnie jakiś to jest problem. Wolę, mamy szpiega, natomiast rozumiem to, co ty powiesz, że mamy szpiega, może nie trafić do wielu osób i Cameron do nich wtedy trafi, bo Cameron wyklucza ten element, na przykład, że ja zadaję tobie pytanie, ty do Ciuńka, on do mnie, a do ciebie. I tak, tak się tutaj mniejszy jest poza tym ten element takiego właśnie, nie wiem, zgrywania, że jestem kimś innym, jakiegoś takiego szybkiego kojarzenia. No okej, okay. patrzę, podaję słowo. Tak. To w miarę każdy potrafi ściemnić na tym poziomie. Tak, no i musimy jeszcze powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ta gra jest w nieprzyzwoicie za dużym pudełku. To już nawet to nie jest. Ale to będzie element łączący. Wydaje mi się, że po prostu Trefl ma taki wykrojnik. Znaczy, ale to też, wiesz, jakby jak widzisz taką grę, to wydaje ci się, że tam... Znaczy, wykonanie jest spoko, bo te karty są takie jakby... Płótnowane? One są takie... Nie wiem. Nie dotykałem, nie dałeś mi tego zrobić. A rozdawałem ci to, trzymałeś w ręku. Nie pamiętam. Takie jakbyś mógł po tym malować ścierane. A, śliskie. Takie śliskie, no. Natomiast, nie wiem, ta gra... Okej, okay. Przy alkoholu się dobrze przy niej bawiłem, na trzeźwo wchodziła mi dużo gorzej. Dla mnie niestety zero. Ja w ogóle jakoś tak... Mniej mnie pociąga w ogóle jako gatunek to. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, jeżeli już miałbym grać w coś z tego, to szybciej już w Cameleona teraz niż w Szpiega. Chociaż Szpieg prawdopodobnie jest jakąś jakby fajniejszą grą jako... Jest bardziej grą. Jako założenie. Ja mam tutaj słowo klucz, bo nie będę trzeci raz powtarzał tego samego, co już mówiłem, więc powiem, że ta gra jest po prostu dla mnie niesatysfakcjonująca. Tak, to no było widać podczas rozgrywek z Ciunkiem, było widać, że niesatysfakcjonujące. Że nie miałeś szans się wykazać błyskotliwością swoich skojarzeń, bo podawałeś tylko jedno. Dziękuję. I potem sobie myślisz, przecież tak super wymyśliłem do filatelistyki. Co wymyśliłeś? Fanaberię. I mój ojciec by się chyba... Faktem, że tutaj tak jakby dość łatwo jest rzucić jakieś ogólne coś do tego. Znaczy tam na mało osób. Super na przykład. Super. Bo tak jakby my oceniamy tak bardziej partię w mało osób, tak, bo myśmy nie grali w tych maksymalnych. No nie piliście wtedy alkoholu, no jakby normalne. No, wtedy żeby tam grać trzeba było być trochę jednak... Też fajne, przy tych alkoholowych wychodziło, że ludzie nie wiedzieli, o czym mówią na przykład. Mm-hmm. Właśnie tam był problem dekodowania, albo problem na przykład mieliśmy takie Machu Picchu, wieża Eiffla, i ukradłyśmy w Machu Picchu i ewidentnie ziomek nie wiedział, co to jest Machu Picchu, nie? I wpadł strasznie, a on po prostu tej wiedzy nie miał, nie? Takiej podstawowej. Mieliśmy tutaj też opcję książek dla dzieci, była książka, o której jeden z grających też nie wiedział. Tutaj no trochę to trzeba jakby... Mamy szpiega dzięki temu lepsze, bo jak nie wiesz, co to jest spa, to chociaż masz narysowane, co to jest spa. Tak? Nie, no i tutaj część tych haseł jest bardzo precyzyjna i... No spoko. To chyba powtórzyłbym po prostu, rzuć to dalej. Niech usłyszał, co myślimy o tej grze. No nie, no przejdźmy do trzeciej w takim razie, bo już tam oceniliśmy. Color Brain. Gra też Trefla Czerwonego, Myśl Kolorem tak się nazywa. Też wydawnictwa Big Potato Games.
Tutaj nie ma autora, w ogóle ciekawostka, że szukałem na pudełku, nie ma napisane, kto jest autorem tej gry. Może tylko, że to jest po prostu gra trivia. No właśnie, to jest po prostu trivia. To jest po prostu pytanie i kto... I zna odpowiedź. Po kolei, znaczy, czy znamy odpowiedź. No jak znamy, to fajnie. Jak nie znamy, to nie fajnie. Nie ma tu bardziej złożonej mechaniki żadnej. Wydaje mi się, że kiedyś już odnosiliśmy się do tego, co myślimy o grach typu trivia i nie odnosiliśmy się do nich zbyt pozytywnie. Ja nie pamiętam, żebym się odnosił. Film polski. Ale to była bardzo specyficzna trivia, no bo kurde, to była trivia dla... Dobrze, to teraz się odnieśmy. Czy gry typu trivia takie wprost są spoko, czy nie? Są spoko. Pod warunkiem, że są w temacie, z którego bawi mnie popisywanie się wiedzą. Dobrze, czy są spoko, jeśli ja siedzę przy stole? Tak, to zależy, czy to jest to temat, w którym ja lubię popisywać się wiedzą. Nie, spoko, bo... Twoje popisywanie się wiedzą mi nie przeszkadza, pod warunkiem, że ja też mogę. Nie, dla mnie spoko. Akurat... Nie wiem, no są... Ja lubię gry słowne i dla mnie trochę Color Brain przypomina grę słowną w jakiś tam sposób. Bo dlaczego? Bo to jest jakiś ciąg skojarzeń. Robię teraz taką minę, że dźwięciarz spojrzał na nią i uznał, że musi się wytłumaczyć. Tak, znaczy powiem dlaczego. Dlatego, że tutaj można też ciągiem skojarzeń sobie trochę coś pociągnąć. W grach słownych też mogę pociągnąć coś ciągiem skojarzeń. Czyli mam pewne skojarzenia, mam pewne informacje, mogę sobie coś tam wykoncypować. Czy lubię trivia? Zależy też jakby, tak jak podpowiem, tak jak Ink, no kurde, no trivia sportowe, spoko, bawmy się, tak? Ty siądziesz i powiesz i zaczniesz płakać. Ja ogólnie powiem, że nie cenię sobie gier typu trivia. Ale lubisz nie wygrywać. No bo ja po prostu lubię wygrywać, ale pamiętam, nie cenię sobie takich gier. Sporo lat temu na jakimś Polkonie, chyba w Łodzi, z siostrą siedliśmy do trivii Władcy Pierścieni. To po prostu przelecieliśmy przez wszystkie pytania po kolei. Ze 3 godziny nad tym siedzieliśmy. Była to świetna zabawa. Dla was? No dla nas. A przeciwników? Nie było przeciwników. Aha. Graliśmy we dwójkę. Po co nam przeciwnicy? Przecież to myśmy się mieli popisać, że umiemy. No okej, okay, dobra. Color Brain jest... Także typowo... jak się dobrze trafi w temat... Tak, bo mówimy, a nie powiedzieliśmy, Color Brain co jest typową grą, taką właśnie trivia, czyli jest pytanie, trzeba wykazać się znajomością odpowiedzi. Gra polega na tym, że każdy z nas dostaje 11 kart z kolorami, no i pytania dotyczą po prostu kolorów, czyli pytamy się, nie wiem, o to, jakie kolory występują w jakimś logo, o to, jakie kolory występują na jakiejś fladze, jakiegoś rośliny, tak, jakiego koloru są jakieś rzeczy. No właśnie, czasami to nie jest tylko pytanie o takie, o pamięć wizualną, czyli właśnie jakiego koloru, ale też wiedzę, jakie są kolory na jakiejś, nie wiem, fladze czy czymś takim, ale często są też właśnie nazwa tego koloru występuje w tytule czegoś, tak, albo piosenki, wiersza. Ulubiony kolor Prince'a. Ania z jakiego wzgórza. Czy na przykład logo Pepsi, z jakich kolorów się składa. Pytanie jest 300 i gra jest bardzo prosta. Wtedy przeczytamy pytanie. Każdy z nas wykłada na stół przed sobą zakryte karty tyle, ile chce, bo odpowiedzi mogą być od 1 do tam chyba najwięcej. Z tego, co widziałem, to było chyba 8 albo 9 kolorów było odpowiedzią. I od tego czasu wszyscy pozostali gracze mają 15 sekund na to, żeby położyć swoje kolory. Następnie sprawdzamy, kto odpowiedział poprawnie. Ta osoba, która odpowiedziała poprawnie, wszystkie osoby, które odpowiedziały poprawnie, dostają tyle punktów, ile osób odpowiedziało niepoprawnie. Czyli jeżeli, nie wiem, gramy w czwórkę, maksymalnie można zdobyć punktów. Czyli na ani zielonego wzgórza jest trudno zdobyć punkty. Czyli to jest standardowy, samoregulujący się mechanizm, który naprawia to, że pytania mają różną trudność. Tak, i to w zasadzie jest jedyny mechaniczny, tak, sprytny pomysł w tej grze, bo poza tym to jest trivia. To jest trivia. Jest napisane na pudełku graczy 2 do 20, a gramy do 10 punktów. Kto zdobędzie 10 punktów, ten wygrywa. Jest 2 do 20. Na 20 graczy może się na jednym pytaniu skończyć. Znaczy nie, na 20 graczy jest tak, że gramy w zespole, bo w ogóle od 4 zwyż to są zespoły, bo jest tylko 4 zestawy kolorów. No. Trochę szkoda, bo można spokojnie wygrać, jakby wyrzucić te punkty i po prostu grać na taką zwykłą trivię. Wiek na pudełku jest 12+, to nawet bym powiedział, że dla niektórych pytania to jest 30+, to jest mało, bo dotyczą one na przykład, nie wiem, czasów, wspaniałych czasów PRL-u albo... Piosenka z lat 70. Także wiedza ogólna bardzo dobra, albo po prostu dobra pamięć, bo to też tak może być. No i co? No to teraz powiedzmy, jak tam się w to grało, no po prostu, nie? Znaczy, tak jak mówiłem przy partii, mój mózg nie jest najlepszy w zapamiętywaniu wizualnym, w szczególności zapamiętywaniu kolorów, więc te takie pytania typu, nie wiem, jakaś postać z kreskówki, jakie kolory była ubrana, to były dla mnie pytania takie, wylosuj sobie trzy karty.
Przeważnie. Nie, no ale masz na przykład, jest tam pytanie, jakiego koloru jest rybka, jak i główny bohater, gdzie jest Nemo. No i jak zamkniesz oczy, nie musisz dokładnie wiedzieć, to mniej to więcej, jeden kolor znam. To jeden właśnie, a dwa czy trzy pozostałe możesz sobie koncypować, nie? W jakiś tam sposób, prawda? No mogę, ale to jest strzelanie, prawda? Dobra. Ale tak jakby to jest mój mózg. Tak jakby no, wiem na przykład, że dla mojej żony zapamiętywanie kolorów czegoś nie jest żadnym problemem. No, ja nie mam problemu z pojęcią wizualną, a może nawet wręcz przeciwnie, więc odpowiadałem na te pytania i muszę powiedzieć, że nawet bawiłem się okej, bo one... Było spoko, jeśli gra pytała mnie o jakąś rzecz, którą... No przecież to wiem, o kurde... Nie, no, ale no właśnie, bo jak zagraliśmy, to możesz zagrać tak, że wszystko będziesz wiedział, ale są też takie pytania, które cię zaskoczyły niektóre, mm-hmm. tak? Czyli, bo też jakby jest tu 300 pytań i one dotyczą naprawdę masy różnych rzeczy. Bardzo dużo jest tu takich właśnie pytań typu, jak był ubrany ktoś tam, czy jaki był główny kolor czegoś tam, ale są takie pytania, które są takie, no nie wiem, o potrawy na przykład, są takie naprawdę niestandardowe i nieszablonowe. Są pytania dotyczące, nie wiem, nazw kolorów w innym języku. I ja muszę przyznać, bo jakby mogę już powiedzieć, jakby, czy mi się, jak mi się grało, za każdym razem mi się gra w to dobrze. Problem trivii jest taki, że po pewnym czasie te pytania się w tym mózgu zagnieżdżą i zapamięta się pewne rzeczy. Nie wiem, na przykład pytanie o kolor spaghetti, które wam dzisiaj gotowałem. Mm-hmm. Jakby weszło mi to już. Jakby zapamiętałem tak, i to już... I tak jakby najszybciej się zużywają te, które były najfajniejsze za pierwszym razem. Mm-hmm. Prawda, że były dla ciebie wielkim zaskoczeniem, że w logo czegoś tam jest taki kolor. No to tak, już drugi raz, nawet to... jeżeli za drugim razem nie będziesz już dokładnie pamiętał wszystkich pięciu tak. kolorów, to już nie będzie taka fajna zaskoczka. Tak. Tylko pamiętam, że tam było coś głupiego, tylko teraz tak. nie pamiętam dokładnie co. Ale ja muszę przyznać, że zagrałem w tę grę, zresztą ty widziałeś jak grałem w tę grę, wtedy zagrałem dwa razy przy tobie, wcześniej zagrałem z 7 razy, z wami też zagrałem, także tak naprawdę zagrałem w to z 8 czy 10 razy, to jest 300 pytań, jeszcze części pytań nie poznałem, więc tak naprawdę jak na gierkę, która przez 10 partii już mi daje zabawę, oceniam Color Brain jako bardzo fajną zabawę i jako fajne trivia, bo nietypowe trivia, bo to jest takie trivia, które tak jak powiedziałeś. Znaczy to jest szablonowe trivia, które do udzielania odpowiedzi przychodzi w nie, podchodzi w nieszablonowy sposób. I część pytań naprawdę tak myślę, że niech będzie, że 1/5 pytań jest przyjemnie zaskakująca, czyli taka odświeżająca. Taka myślisz sobie, taka... oczywiście, że to wiem i gra ci daje w mordę i mówi, nic nie wiesz. I jest, nie, jest to całkiem zabawne. I teraz żyjemy w epoce jednorazowych gier i że ludzie się nie burzą, jak słyszą o tym, że a jak zagrasz tę grę 10 razy, to jest do wyrzucenia. I to jest gra tego typu. Jest, ale przyjemnie się to gra. Nie, no dla mnie to jest trivia i to nie, tak jakby nie oszukuje, że jest tu coś genialnego, wymyślonego, poza tym, że to jest trivia. Więc no take it or leave it, albo lubisz to, albo tego nie lubisz. Natomiast tematyka, którą porusza, jest nietypowa. Nie jest to kolejna tak, wiedzówka popkulturowa, no bo to najczęściej... Tak. Chociaż ma elementy wiedzówki popkulturowej, ale nie jest to po ale prostu nietypowe, wiedzówka. Ale nietypowe. Nie jest takie... to po prostu wiedzówka popkulturowa, tak. Nie jest to uruchamia pewnie odrobinę inny kawałek mózgu czasami. Ja tak sobie myślę, że możemy zrobić w ogóle dodatek do Color Brain typu na przykład wiodące kolory okładki Agricoli. I myślę, że dla geeków byłoby to spoko, nie? Albo na przykład, wiesz, nie wiem, jakiego koloru miple występują w postawce Carcassona. I już można by z tego zrobić mega fajną gierkę, która bazuje na tym pomyśle. Color Brain Kick. A, i szybka odpowiedź na pytanie, które mogłoby się pojawić. Czy ta gra jest dobra dla ludzi, którzy nie rozpoznają kolorów? Nie. Ale kolory jakby co? Na tych kart są napisane, więc jakby... No i to jest spoko, jeśli pytania odnoszą się do popkulturowych jakichś jeżeli nawiązań. Tak, jeżeli masz deskrypcję jakąś, tak? Mhm. Ja też muszę powiedzieć jedną fajną rzecz, bo ja pierwszą partię zagrałem z panią, która była z Belgii, więc nie gada się po angielsku i oprócz takich pytań pod tytułem, nie wiem, za czasów PRL-u coś tam w Polsce, albo serial polski coś tam, to zagraliśmy sobie spokojnie i ona też powiedziała, że spoko, że w ogóle właśnie zdziwiona była, że
że się przyjmie grało. Tak, bo wiesz, kolory są takie dość międzynarodowe. Ponadczasowe, tak, i międzynarodowe. Dobra, ja oceniam na jedynkę, uważam, że spoko, oczywiście ma znowu absurdalnie, beznadziejnie za dużo pudełko. Mm-hmm. Pudełko mogło być 1/4 i można by spokojnie sprzedawać pudełku. No to trudno mi jest powiedzieć 0 albo 1 na trivie, bo to jest trivia, ale jest to fajna trivia. No ale bawiłeś się przy tym. Tak. No to ja podsumuję tak. Jako gra, w którą zagram 8-10 partii, a później wyrzucę i nie zagram nigdy więcej, mm-hmm. w takich kategoriach dasz jeden. Komuś, to jest lepsze, bo dasz komuś i ten ktoś będzie się z tego cieszył, bo on zagra kolejne 8-10 partii, nie? Ale myślę, że zagrał ze mną już. A bo ty nie masz innych znajomych. Nie mam. No, a Tinku? No tak już powiedziałem. Tak, okej, okay, no dobra. No to podsumujmy. Trzy gry, dłużę na stanowisku, trzy jedynki. Kameleon, nie trzy jedynki. Nie trzy jedynki, Color Brain, takie dwie i pół jedynki. Tak, i... ale ogólnie tak jakby wszystkie te trzy gry są... Ogólnie całkiem. O dziwo wszystkie trzy... Myślę, że dla każdego coś miłego, tak. W odpowiednim miejscu, towarzystwie wszystkie te trzy będą... Na pewno żadna z nich nie jest, nie wiem, zepsuta, nie jest jakaś taka odrzucająca czy coś takiego. Tak. Ja się bardzo cieszę właśnie, że grałem w ten Color Brain, bo patrząc na okładkę pewnie od razu pomyślałem sobie, że w sumie najbardziej chciałem to zagrać z tych trzech, mhm. ale ta pudełko było takie dla mnie, jak one zmieniacze. Tył pudełka jest bardziej zachęcający niż front pudełka. Tak, na tyle pudełka wszystko jest napisane, ale ten przód jest taki jakiś nieciekawy. Także jak gdzieś zobaczycie, jak was w ogóle takie rzeczy interesują, to myślę, że warto. Okej, okay, trzy gry, trzy głosy mówili dla was. Ink, Ciuniek, Widziarz, dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.